Kamiński i Wąsik dostaną biorące bardzo dobre miejsca na listach wyborczych PiS do Europarlamentu, listach, gdzie no już widać, że ich układanie odbywa się w fatalnej atmosferze, gdzie będzie bardzo ostra walka o te miejsca biorące, bo PiS weźmie mniej mandatów niż w poprzednich wyborach, jak wszystko na to wskazuje, a wielu pisowców przecież się nie załapało na rozdanie sejmowe czy rządowe i teraz szuka dla siebie jakiejś przystani bezpiecznej na następne lata. To jest absolutna kompromitacja. On nie ma następców. Nie wychował, eliminował następców. I wracamy, druga część programu, a z nami są profesor Kazimierz Kik, politolog, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Oraz Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Witamy serdecznie. Ja przypomnę tylko pytanie w naszej sondzie, czy afera Pegasusa to gwóźdź do trumny PiS? Głosujcie, piszcie, na koniec programu pokażemy wyniki i skomentujemy króciutko z naszymi ekspertami, ale też na początek naszej dyskusji. Panowie, jak sądzicie, czy afera Pegasusa to gwóźdź do trumny PiSu, czy jednak nie? Pan Jakub Majmurek. Myślę, że jeszcze trochę za wcześnie powiedzieć. Myślę też, że partie polityczne rzadko umierają od jakiegoś jednego wielkiego ciosu. Często to jest raczej tysiące małych ran, z których krwawienie w końcu tak osłabia organizm, że on zupełnie pada. Umuluje się, trochę tak? Podobnie jest z PiS-em tych błędów, które PiS popełnił, różnego rodzaju ran, jakich albo sam sobie zadał, albo jakiemu zadanie zadano, kumulują się w wyraźną słabość i problemy sondażowe i nie tylko sondażowe tej partii. Pegasus tutaj na pewno będzie ważnym czynnikiem, przy czym myślę, że nawet bardziej niż kwestie związane z poparciem dla tej partii, on w tej chwili szkodzi PiS-owi, co no dosyć, co na razie wiemy ze źródeł nieoficjalnych, z wypowiedzi polityków PiS mówiących nie pod nazwiskiem. On szkodzi partii w ten sposób, że on bardzo radykalnie psuje wewnątrz niej atmosferę, no bo nagle krążą jakieś listy, kto był rzekomo podsłuchiwany. Na tych listach pojawiają się czołowi politycy PiS-u. Te informacje są oczywiście niezweryfikowane, ale jakieś są. Działacze PiS, którzy jeszcze niedawno szli po prostu kolumną z Kamińskim na Straż Marszałkowską, którzy tutaj, prawda, przypinali sobie te przypinki solidarni z Kamińskim i Wąsikiem, którzy urządzali czuwania modlitewne pod tymi aresztami, wozili tam telewizory i śpiewali mury i inne utwory z martyrologiczno-romantyczno-stanowojennego repertuaru. Nagle się dowiadują, że jest możliwe, że ci ludzie, których kazano im bronić, no być może ich podsłuchiwali, być może ich zbierali na nich haki, no więc to nie sprzyja jakoś szczególnie, jak sądzę, atmosferze w partii, zwłaszcza jeżeli Kamiński i Wąsik dostaną biorące bardzo dobre miejsca na listach wyborczych PiS do Europarlamentu, listach, gdzie no już widać, że ich układanie odbywa się w fatalnej atmosferze, gdzie będzie bardzo ostra walka o te miejsca biorące, bo PiS weźmie mniej mandatów niż w poprzednich wyborach, jak wszystko na to wskazuje, a wielu pisowców przecież się nie załapało na rozdanie sejmowe czy rządowe i teraz szuka dla siebie jakiejś przystani bezpiecznej na następne lata. I profesor Kik, mówi się też o Danielu Obajtku i Jacku Kurskim, że mają wystartować do Europarlamentu. Obajtek jest chyba już mniej więcej potwierdzony, Kurski podobno nie ma decyzji i tak. trwają dyskusje. Ale jeśli to by się potwierdziło, to panie profesorze, to o czym no by to świadczyło? To też są też pogłoski o tym, że ci dwaj Kamiński i tak, Wąsik Kamiński i Wąsik też, tak, mają już ponoć zapewnione to jest miejsce. Absolutna kompromitacja. Po pierwsze, po co nam jest potrzebna Unia i kto jest potrzebny w Unii dla Polski? Ktoś, kto może polskim interesom, polskie interesy wspierać, czy to profesjonalizmem, swoim przygotowaniem, czy natomiast obciążać, bo wysyłać kogoś do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, który będzie obciążał tam dodatkowo interesy polskie, no to jest już szczyt, można powiedzieć. A wracając do Pegasusa, to ja myślę sobie, że to jest dyskwalifikacja poprzedniej ekipy rządzącej. Dlaczego? Dlatego, że no, śledzić własny naród, to oczywiście można różne wyjaśnienia, ale jeżeli wyjdzie na to, że śledzono także i swoich, to znaczy, że wykorzystywano to dla wewnętrznych. Mówi się też o Danielu Obajtku, dzisiaj wyszła informacja nieoficjalna przez ABW, że był. No, ale już i innych też, premiera. Tak, premier Morawiecki to już wczoraj. Więc wydaje mi się, że to na razie nie zaszkodzi, bo teraz jest natłok
różnego rodzaju komisji takich śledczych i tak dalej, i to się nie przebija. To wszystko w sumie tworzy taki opar. Natomiast wydaje mi się, że po wyborach samorządowych, bo to wszystko nie zostanie zakończone do wyborów samorządowych, to będzie tylko miało swój taki epilog, ale po wyborach samorządowych, który przegra formacja dziś, wczoraj jeszcze rządząca, przegra w tym sensie, że odejdzie od Prawa i Sprawiedliwości elektorat socjalny, w moim przekonaniu, dlatego że elektorat socjalny idzie tam, gdzie coś da, prawda? Już nic PiS nie da, a jeżeli będzie ten elektorat przy PiSie, to nowa władza może odebrać. I generalnie rzecz biorąc, spodziewam się, że to wszystko nastąpi w okolicach wyborów samorządowych. To wtedy, po tych wyborach samorządowych, kiedy dotowania Prawa i Sprawiedliwości spadną poniżej 20%. Mhm. Oczywiście coś nie będzie inaczej, troszkę liczyło. Właśnie ta radykalizacja, pan napisał zresztą tekst na Krytyce Politycznej o radykalizacji PiS-u. Co jest największym dzisiaj problemem dla pisowskiej prawicy według pana? No moim zdaniem to jest właśnie to, że pisowska prawica się bardzo zradykalizowała i to, że praktycznie PiS prowadzi ciągle przegraną kampanię z wyborów parlamentarnych. Że jeżeli popatrzymy sobie na przekaz PiSu dzisiaj, to nie jest jakikolwiek przekaz, który byłby skierowany na wybory samorządowe, tylko to jest powtarzanie tego samego, co PiS powtarzał przez kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, czyli że Donald Tusk jest niemieckim agentem. Tak jakby Jarosław Kaczyński sobie nie zdawał sprawy z tego, że ten przekaz no jednak nie wygrał mu wyborów, a można by nawet, myślę, postawić tezę, że istotnej mierze przyczynił się do tego, że PiS tę władzę jesienią utracił. Do tego przekazu o agencie PiS dodał jeszcze kilka elementów, takich jak opowieści o tym, że trwa zamach stanu, marszałek Hołownia dokonuje jakiejś zbrodni, wręcz nie wpuszczając Kamińskiego i Wąsika do Sejmu, że ze strony tego nowego obozu władzy można spodziewać się wszystkiego, nawet mordów politycznych, to są słowa przecież prezesa Kaczyńskiego, jakie rzucił do dziennikarzy w Sejmie. No, ten przekaz, myślę, że dla większości wyborców, w tym dla części wyborców PiS, no jest jakimś przekazem tak oderwanym, tak skrajnym, no że trochę niepoważnym. No i trudno jak gdyby dziwić się wyborcom, że zaczynają się wahać, czy chcą głosować na partię, która idzie głównie z takim przekazem. No a jeżeli to jest przekaz prezesa partii, człowieka, który tą partią rządzi, partii mocno wodzowskiej, no to żaden inny przekaz się nie przebija. Minister Horała może zakładać 5 zespołów parlamentarnych w sprawie CPK, ale w momencie, kiedy Kaczyński powie, że ze strony Tuska można się spodziewać mordów politycznych, no to wiadomo, że media stracą zainteresowanie. Chociaż z drugiej strony, panie redaktorze, mamy Tobiasza Bogońskiego, prawda, który nie kojarzy się jakoś z radykalizmem pisowskim. No tak, ale Tobiasz Bogoński nie jest... komunikaty, prawda, Tobiasz Bogoński, jak sam podkreśla, nie jest członkiem PiSu. Został wystawiony do bitwy w Warszawie, którą na pewno przegra i myślę, że wielkim sukcesem Tobiasza Bogońskiego, którego raczej nie osiągnął, nie będzie ta druga tura. Ale wracając jeszcze do PiS-u, do tych problemów PiS-u, no to jest właśnie ten komunikat PiS plus jeszcze Kamiński i Wąsik, gdzie PiS wyraźnie rozchodzi się z większością społeczeństwa. PiS ma kilka samograjów dzisiaj w Polsce, których by mógł podjąć. Widać wyraźnie, że na przykład poparcie dla CPK i różnych wielkich inwestycji infrastrukturalnych przebija partyjne bańki i przebiega też w poprzek podziału opozycja, koalicja 15 października. Lewicy, prawda, popiera... Tak, czy część nawet wyborców trzeciej drogi. Mamy takie kwestie jak na przykład jakaś oferta dla Polski lokalnej, dla tej Polski poza wielkimi metropoliami, w czym PiS był bardzo dobry i co jak gdyby skutecznie rozgrywał i w 2018 i w 2019 roku w wyborach. Ale tych tematów PiS nie podejmuje. Jedzie z tym swoim cały czas coraz bardziej radykalnym przekazem i to jest problem dla partii. To plus jakość przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, no bo kiedy patrzymy, w jaki sposób się komunikuje ze światem Jarosław Kaczyński, jakie on komunikaty wysyła, jak wygląda jego jakieś takie, nie wiem, ogarnianie rzeczywistości politycznej i nie tylko, no to też trudno takiemu, myślę, wielu wyborcom, takiemu przywództwu zaufać, a wiemy, że PiS jest partią no, w wyjątkowy sposób stojącą na Jarosławie Kaczyńskim, znacznie bardziej wodzowską niż jakakolwiek partia inna polityczna w Polsce. Platforma też jest partią wodzowską, Donald Tusk też ma tam bardzo silną pozycję, no ale to jest bez porównania z tym, co jest w PiSie. Panie profesorze, dlaczego nie ma tej refleksji u prezesa PiS i we władzach PiSu? Powód jest wiele, ale... Wszyscy się boją prezesa, żeby coś powiedzieć? No, to jest partia wodzowska oczywiście i ona opiera się na Jarosławie Kaczyńskim. Taki był dobór
otoczenia Jarosława Kaczyńskiego i całego aparatu partyjnego. Bo to jest typowe dla partii wozowskich. Wziął swoich samych, którzy na nim opierali swoją karierę i z nim tylko i dzięki niemu. Ale najgorsze to jest to, w moim przekonaniu, że PiS, próbując utrzymać spójność elektoratu tego żelaznego, pisowskiego elektoratu, traci i straci. Ten elektorat, który nie jest elektoratem nieżelaznym, tym takim właśnie, mówię cały czas o tym. Umiarkowanym. Nawet nie umiarkowanym, tylko elektoracie socjalnym, bo jest żelazny, wokół niego zabrany z pola walki lewicy socjalny i tak prawdę mówiąc już nie. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że to, co mówi, działa i jak działa, nie tylko, nie tylko Jarosław Kaczyński, ale głównie jego współtowarzysze, mija się z odczuciami społecznymi. W moim przekonaniu nawet z odczuciami tego żelaznego elektoratu. Społeczeństwo jest, prawda, dwa kroki dalej co najmniej, prawda? Za politykami, jeśli chodzi o zmiany społeczne, ja rzeczywistość. Ja myślę, że nawet nie to, tylko społeczeństwo już jest, oczekuje czegoś innego. Oczekuje czegoś innego i na przykład, kiedy Jarosław Kaczyński nazywa pana Donalda Tuska tym niemieckim i tak dalej, to ludzie widzą, że raczej to Donald Tusk przynosi im szansę rozwoju, mianowicie Trójkąt Weimarski, mianowicie osadzenie Polski w jądrze integracji europejskiej, mianowicie ta perspektywa, którą on buduje, że Polska przywraca swoją obecność, swoją rolę, swoje znaczenie w ramach Unii Europejskiej, to się te rozdźwięki, te rozejścia się odbioru społecznego, tego co mówi Jarosław Kaczyński i mówią jego towarzysze i ewentualne sukcesy polityki, początek polityki, sukcesów polityki obecnie rządzących. Dlaczego sukcesów, powiadam? Bo ja jako politolog nie widzę jakiejkolwiek perspektywy dla Polski, sukcesu Polski poza Unią, rzecz jasna. I jest jeszcze drugi paradoks, mianowicie nie widzę żadnego sukcesu ekonomicznego, perspektywy żadnego sukcesu ekonomicznego dla Polski bez współpracy gospodarczej z Niemcami. Więc cały szereg racjonalnych elementów jest pomijanych w tej walce politycznej. To, że musi przegrać narracja stworzona przez Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi, to nie wynik jest tej narracji, tylko wynik jest faktów, z rzeczywistości. A one, tak mi się wydaje, że do kwietnia, do maja, no, postawią Prawo i Sprawiedliwość na pograniczu rozpadu. No właśnie, mówią w PiS-ie politycy, no dzisiaj Jan Krzysztof Ardanowski mówi, ale nie tylko już on, że jeśli prezes, znaczy tak, Ardanowski krytykuje, prawda, Kaczyńskiego, mówi, że musi nastąpić proces sukcesji i tak dalej. Z kolei inni mówią w PiS-ie, że jednak jeśli odejdzie prezes Kaczyński, to PiS się rozleci. Kto tu ma rację? Pan Jakub Mejmurek. To, że obie strony mogą mieć rację, że jeśli nie nastąpi proces sukcesji, to PiS będzie słabł i to może wyzwolić jakieś odśrodkowe ruchy. Chociaż losy dotychczasowych secesjonistów PiS nie zachęcają do takich posunięć. A z drugiej strony, gdyby Jarosław Kaczyński próbował przeprowadzić sukcesję, no to ona by się mogła nie udać z tego powodu, że bardzo trudno komuś innemu niż Kaczyński byłoby być w stanie utrzymać PiS w kupie. Co wynika też z tego, że to jest partia wodzowska, jest to partia, z której Kaczyński albo powycinał, albo nie dopuścił do zbudowania silnej pozycji wszystkich ludzi, którzy by potrafili prowadzić samodzielną politykę i którzy mogliby stać się jakimiś takimi no, liderami na swoich własnych prawach i zjednoczyć wokół siebie partie. Dzisiaj wszyscy ewentualni sukcesorzy do roli następcy po Kaczyńskim, o którym się mówi, to są osoby, które są w stanie zgromadzić wokół siebie w partii jakąś frakcję, ale bardzo trudno ich sobie wyobrazić jako postaci, które by mogły zjednoczyć wokół siebie całą pisowską prawicę. Obojętnie, czy to będzie Mariusz Morawiecki, który, jak wiemy, jest znienawidzony przez ziobrystów i niedarzony wcale ciepłymi uczuciami przez zakon PC, czy to będzie wywodzący się z tegoż zakonu Mariusz Błaszcza, który z kolei nie jest lubiany przez inne frakcje. Ziobro to już w ogóle... Przemysław Czarnek. Czy właśnie no, Przemysław Czarnek, który może byłby taką opcją, która by jakoś tam zjednoczyła, którą by się może mogło pogodzić różne frakcje w partii, no ale Przemysław Czarnek to jest polityk, który ma dziś moim zdaniem w Polsce sufit poparcia na poziomie mniej więcej 25%.
PiS, który będzie miał twarz Przemysława Czarnka, który będzie mówił głosem Przemysława Czarnka. O ile Przemysław Czarnek nie wykona jakiegoś bardzo wyraźnego manewru ku środkowi, a dzisiaj to jest trudno sobie wyobrazić w przypadku tego polityka, no to jest partia, która nie ma szans nigdy samodzielnie wrócić do władzy, a jest ze zdolnością koalicyjną może być ciężko, bo Czarnek to jest gdzieś tak ten sufit 25% mniej więcej. Chyba pan przesadza za dużo. Zaraz powiem dlaczego. PiS jest partią wodzowską, to jest, wszyscy wiedzą. PiS, wódz wychował wokół siebie wykonawców. Wyrzucił spoza swojego zasięgu partnerów, takich, którzy mogliby być następcą. Zresztą Platforma zrobiła, prawda, lata temu. Tusk jest też tym typem wodza partii wodzowskiej. Pamiętam, jak on tworzył Platformę Obywatelską, jakie mechanizmy stosował. Niestety obie partie są partiami w pewnym sensie typu wodzowskiego, ale wróćmy do pana Jarosława Kaczyńskiego. Więc tak, on nie ma następców. Nie wychował, eliminował następców. W takiej sytuacji on nie chce ustąpić. Podaje różne daty, że może 25, może i tak w 2025 i tak dalej. Ale już po tych wyborach, przy jego blokowaniu zmian personalnych w partii, nastąpi rozłam. Spadek, najpierw potężny spadek wpływów tej partii, ja myślę, że poniżej 20%. Zdrowo poniżej 20%. Na rozdrożu stanie elektorat socjalny, który będzie czekał na swojego nowego pana, który coś da i przyciągnie to wszystko. I będzie rozłam. Rozłam będzie w moim przekonaniu jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. No i co dalej? Dalej, no, naturalne losy. Chociaż, uwaga, przygotowuję akurat taki materiał na temat partii populistycznych, narodowo i tak dalej, i tak dalej. To niestety musimy popatrzeć w przyszłość i w Europę i widzimy, że one rosną. Wpływy rosną zupełnie z innych powodów. Ze względu na zmiany w strukturach społecznych, ze względu na konsekwencje neoliberalnej globalizacji, ze względu na całe efekty tej neoliberalnej gospodarki w świecie w ogóle jako takim, one rosną. I w tym roku możemy mieć paradoksalną sytuację, nie w tym roku, ale w najbliższym czasie, że w Polsce co prawda przegrali, ale w Niemczech wygrają. Przykładowo być może we Francji, bo to w tej chwili narasta. Tak, skrajna prawica rośnie w siłę, tak? Tak. Ale czy na kanwie tego rozpadu, o którym pan mówi, Andrzej Duda, który no, w przyszłym roku są wybory prawda, prezydenckie, nie będzie mógł startować. Czy Andrzej Duda, widzicie panowie Andrzeja Dudę w roli takiego patrona przyszłej formacji prawicowej? Czegoś, co powstanie na gruzach PiSu, czy nie? Ja powiem tak, Andrzej Duda jest wykonawcą. Jest jednym z całego szeregu wykonawców. Siedzisz Marcina Mastalerka przy okazji dodajmy, tak? Tak, Andrzeja Dudę i Marcina Mastalerka. Mianowano go prezydentem, kandydatem na prezydenta. Wygrał, chwała mu. Ale to jest jeden z tych takich nieznanych polityków, wyciągniętych z rękawa przez... Nie widzi go pan, tak? W roli przyszłego jakiegoś przywódcy formacji prawicowej czy patrona. Nie ma charyzmy. Nawet jak można mówić różnie o panu Jarosławie Kaczyńskim, to jednak kawałek charyzmy ma. Tą charyzmę ma. Natomiast jego usilne działania nad swoim otoczeniem doprowadziły do tego, że ani on nie ma charyzmy już w tej chwili takiej, ani jego otoczenie. To się niedługo o tym przekonamy. Ale uwaga, to co się stanie w przypadku rozpadu Prawa i Sprawiedliwości będzie przeciwstawne do tego, co w Europie się będzie działo. I dlatego patrzę z pewnym niepokojem na przyszłość. Przyszłość. Bo tendencja w Europie jest sprzyjająca populizmowi, a w Polsce jakoś się stało inaczej. Jakub Majmurek. No ja bym tak bardzo szybko nie wieścił rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, jednak pamiętajmy, że w Polsce ustawa o partiach politycznych i system finansowania jednak bardzo wymusza tutaj spójność i to trochę te partie często funkcjonują na takiej zasadzie jak małżeństwo, w którym już dawno nie ma miłości, ale jest jeszcze kredyt hipoteczny do spłacenia i on je jakoś trzyma razem i tutaj też jednak to, kto w momencie rozłamu trzyma rękę na dotacji jest tutaj bardzo kluczową kwestią i gdyby tworzenie nowej partii bez dotacji, gdy ta stara ciągle dotacje ma, jest jednak dosyć trudnym i bolesnym doświadczeniem, o czym przekonali się wcześniejsi secesjoniści w PiS. Przecież były już takie partie, które miały wyprzedzać upadek PiSu i ewakuować z niego różnych polityków. Była Polska jest najważniejsza, była Solidarna Polska, która była przecież takim projektem, a skończyło się tak, że Zbigniew Ziobro musiał prosić pokornie Jarosława
Kaczyńskiego o wzięcie go z powrotem na listy. I chyba dzisiaj Zbigniew Ziobro tego swojego ruchu z secesją żałuje, bo gdyby go nie wykonał, to być może miałby mocniejszą pozycję w PiS-ie niż to się stało ostatecznie w latach 2015-2023, chociaż też oczywiście nie wiadomo, jakby go wyglądało, czy Kaczyński by go jeszcze bardziej, gdyby pozostał w PiS-ie, nie zmarginalizował. Więc tymi rozpadami bym aż tak bardzo się nie spieszył. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No z pewnością wszystko dzisiaj wskazuje na to, że PiS wkracza w głęboki kryzys. Zobaczymy, czy będzie z niego w stanie się wydobyć na wybory prezydenckie, które są za rok. One będą tutaj kluczowe. No ale jeśli PiS zaliczy taki czwórskok porażek, wybory parlamentarne w zeszłym roku, wybory samorządowe i europejskie w tym i wybory prezydenckie w przyszłym, no to wtedy rzeczywiście w partii będzie musiało dojść do jakiegoś przełomu, albo to będzie dalsze postępowanie jakiejś głębokiej marginalizacji. Zobaczymy właśnie, co tutaj się wydarzy na te wybory prezydenckie, czy PiS tutaj kogoś znajdzie, kto będzie w stanie przynajmniej wejść do drugiej tury, co właśnie postanowi prezes Kaczyński, któremu kończy się ta kadencja prezesa PiS w 2025 roku i zapowiadał, że ona jest ostatnia, ale zapowiadał to już wielokrotnie, tylko tutaj teraz jest pytanie, czy w tym roku, w przyszłym roku rzeczywiście Kaczyński zrezygnuje, czy będzie próbował na przykład przekazać komuś formalnie stanowisko, ale ciągle sterować partią z tylnego siedzenia. No tutaj ten 2025 rok będzie pod wieloma względami rozstrzygający, bo jeśli PiS straci też prezydenturę, jeśli pojawią się problemy z sukcesją albo jakaś taka próba przeprowadzenia częściowo i sterowanej z tylnego siedzenia sukcesji, no to partia może wtedy rzeczywiście popaść no już w bardzo głębokie kłopoty. To pospekulujmy jeszcze, czy na kanwie tego, o czym pan mówi, Andrzej Duda ma tu jakąś rolę przełomową do odegrania? Moim zdaniem to jest ja tutaj jakoś specjalnie w Andrzeja Dudę nie wierzę, że po tych 8 już prawie 9 latach prezydentury ten polityk miał wielokrotnie szansę, by spróbować jakąś taką bardziej samodzielną politykę poprowadzić i wyglądało to zawsze tak, że kiedy wydawało się, że on w końcu jak gdyby zaczyna grać w jakąś swoją grę, no to on bardzo szybko później przestawał. Brakowało tutaj jakiejś woli, brakowało jakiejś energii, jakiejś determinacji, być może odporności psychicznej i nie, raczej tego szczerze mówiąc nie widzę, chociaż też oczywiście nie wykluczam, a na pewno w sytuacji, kiedy Andrzej Duda będzie prezydentem emerytem, kiedy PiS jak gdyby straci wszystkie przyczółki władzy, no to Duda będzie tym takim symbolem dawnej potęgi PiS-u i gdzieś tam to jest jakiś kapitał polityczny, na czym coś tam można budować. Profesor Kij. Ale jednak pamiętajmy, co zdarzy się do 2025 po stronie rządzącej. W moim przekonaniu tu będzie jednak parę sukcesów. I to nie zasłużonych takich w pełni przez rząd, a wspomaganych przez Unię Europejską i władze Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, rząd Donalda Tuska prawdopodobnie osiągnie kilka punktów, które dołączając do sukcesów w wyborach samorządowych przez koalicję rządzącą i ewentualnie potem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to będzie tym czynnikiem przechylającym szale, ale to będzie też tym czynnikiem, który będzie dezorganizowało środka Prawo i Sprawiedliwość. Bo w Prawie i Sprawiedliwości jest kilka ośrodków jednak. Kilka takich ludzi, którzy uważają się za ewentualnych następców. No chociażby rzecz jasna pan Czarnek, który już nogami przebiera w jakimś tam sensie, ale to jest postać nie charyzmatyczna, która może odpowiadać 5-7% w moim przekonaniu elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeszcze mamy przecież i pana premiera byłego, który będzie też miał swoje aspiracje. Mamy pana prezydenta. Ogłosił, że chce startować, tak, prawda, na prezesa. Mamy pana prezydenta, który w tej chwili zaczyna przymierzać się do różnego rodzaju planów. Czyli tam już kilka gwiazd, tak zwanych gwiazd z odbicia zaczyna się pojawiać. I teraz te sukcesy potencjalne rządu, strony rządzącej i niepowodzenia ze strony opozycji, one prowadzą w moim przekonaniu do destrukcji, do podziałów w Prawie i Sprawiedliwości. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość jest mentalnym monolitem. Tak, to jest oczywiście, bo to jest elektorat. To jest specyficzny elektorat na wysokości między 15 a 20%, który może stanowić całość. Rozbił by ten elektorat. Jeszcze panowie chwilę o koalicji rządzącej może porozmawiajmy, bo program zdominowało Prawo i Sprawiedliwość. Jakie są największe wyzwania, problemy dla Platformy, Trzeciej Drogi, Lewicy? Czy takich nie ma?
Jakub Majmurek. Znaczy, no, nigdy nie można powiedzieć, że nie ma wyzwań. No, jeśli chodzi o takie wyzwania czysto polityczne na poziomie bardziej partyjnym niż rządowym, to dla Platformy to jest jak gdyby nierozczarowanie wyborców, którzy spodziewają się wielkich sukcesów w tym wyborczym dwuskoku w tym roku. Jeśli ten wynik Platformy będzie słabszy niż się tego spodziewano, no to to będzie jakiś problem. Tutaj zobaczymy, na ile ten ruch Donalda Tuska, który jednak nie zdecydował się na start wspólny z Lewicą do sejmików, się opłaci, czy rzeczywiście on nie będzie kosztował koalicji rządowej kilku sejmików wojewódzkich. No, ale jeżeli się uda, jeśli rzeczywiście Koalicja Obywatelska, startując samemu, będzie w stanie utworzyć zarządy województw, no w sporej liczbie województw, gdzie rządzi dzisiaj PiS, jeśli się po prostu rzeczywiście spełnią te takie najbardziej pesymistyczne dla PiSu scenariusze, że nie wiem, obronią Podkarpacie albo Podkarpacie i Lubelskie, albo no, nie wiem, trzy województwa, Podkarpacie, Lubelskie i Świętokrzyskie, no to to będzie jakiś taki... Świętokrzyskie już nie. Myśli pan, że nie. No zobaczymy. Pan proszę będzie... jest ze Świętokrzyskiego, tak, tak. Tak, to dobrze poinformowany. Spory sukces Donalda Tuska. No, jeśli chodzi z kolei o trzecią drogę, no to tutaj jak gdyby dla niej te wybory będą takim no, pierwszym testem po wyborach parlamentarnych, taką trochę też weryfikacją hipotez, na ile to poparcie z października było poparciem pożyczonym, głosami taktycznymi, którzy na nich głosowali, by nie spadli pod próg. I zobaczymy, na ile oni będą też w stanie na przykład sięgnąć po rozczarowanie z różnych przyczyn konserwatywny elektorat PiSu. No a z kolei dla Lewicy to będą trudne wybory. Lewica ma poparcie w okolicach 10%. W wyborach do sejmików mamy wysoki naturalny próg wyborczy, który może się przełożyć na niewielką liczbę radnych wojewódzkich. Nie wiadomo, w jak wielu sejmikach Lewica będzie potrzebna Platformie i Trzeciej Drodze, by utworzyć zarząd województwa i gdzie zostanie jak gdyby wzięta i czy będzie się dało ogłosić, że tak jak wróciła do rządów po latach przerwy w październiku, tak teraz wraca do rządów województw, do zarządów województw, do władzy w Polsce lokalnej. Więc myślę, że z koalicji rządzącej ten dwuskok wyborczy najtrudniejszy będzie dla Lewicy. Gdzieś tam najłatwiejszy, chociaż też no, obarczony tym ryzykiem związanym z niespełnieniem wysoko rozbudzonych aspiracji dla Platformy. No a tutaj bardzo najciekawszy gdzieś tam myślę będzie wynik trzeciej drogi politycznie. I profesor Kazimierz Kik, czy te tarcia, które już mamy widoczne w koalicji, na przykład kwestia aborcji, prawda, trzecia droga kontra Platforma, różne pomysły, różne wizje na ten temat, jak pan to widzi? To są drugorzędne sprawy. Zwróćmy uwagę na to, kim jest Donald Tusk. Donald Tusk jest przedstawicielem Unii Europejskiej w Polsce. Tak to mniej więcej można określić. Większość absolutna Polaków i Polacy w ogóle od lat 90. chcą być w Unii i to tak ponad 80% chce być w Unii. Czyli krótko mówiąc, schodzą się dwie tendencje. Postać i sylwetka wpływowego w Unii Europejskiej Donalda Tuska i aspiracje Polaków, oczekiwania Polaków. I te działania Donalda Tuska w moim przekonaniu skoncentrują w ramach koalicji rządzącej coraz to zwiększające się poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Dlatego, że Platforma Obywatelska, czytaj jej przewodniczący, czytaj Donald Tusk, będzie w stanie wprowadzać coś, co będzie napawało otuchą Polaków. Otuchą no, ekonomiczną, nade wszystko oczywiście, w jakimś tam sensie także w zakresie bezpieczeństwa, także międzynarodowego w dużym stopniu. Więc ja myślę sobie, że w ramach tej koalicji są dwie osoby, które będą procedowały, czyli będą szły do przodu, zwiększały swoje wpływy i partii swoich. Mianowicie Hołownia, który jest taką nadzieją i gwiazdą, odkryciem polskiej polityki rzeczywiście. Pomijam profesjonalizm, zagadnienie profesjonalizmu. Ja tutaj biorę tylko odbiór społeczny pana Hołowni i Donald Tusk. Tak jak pan powiedział, lewicy nie ma troszeczkę tutaj na tym polu walki, bo lewicy nie ma w ogóle. Dlaczego? Bo lewicy nie ma w Polsce, ponieważ jest to lewica światopoglądowa. Nie ma, a lewica w Polsce na ogół miała charakter socjalny. Więc to jest to tak... przejął PiS, prawda, lata temu. I to jest lewica progresywna, to jest lewe skrzydło liberalizmu, czyli to jest lewe skrzydło Platformy Obywatelskiej faktycznie, bo patrzmy, gdzie wchodzą działacze lewicy na listy do Parlamentu Europejskiego i tak dalej, do Senatu i tak dalej. No więc właśnie, to są naczynia połączone w tej chwili. Natomiast gdzie elektorat socjalny przejdzie?
z okolic, to jest 10-15% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to tam będzie punkt ciężkości nowej siły. Panowie, jeszcze na koniec wyniki sądy. Czy afera Pegasusa to gwóźdź do trumny PiS? 79% na tak, 21% na nie. Krótki komentarz do wyników. No, na pewno to jest kolejny element, który PiSowi bardzo zaszkodzi. To im więcej się będziemy dowiadywać, tym to potencjalnie może bardziej obciążać PiS, ale że to będzie taka srebrna kula, która ostatecznie PiS pokona politycznie, to się dopiero przekonamy. I profesor Kazimierzki. Ja myślę, że rozbija od środka ten problem Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli wyjdzie i dojdzie do uświadomienia sobie przez społeczeństwo, że także śledzono swoich. To jest po pierwsze. Po drugie, spadnie zaufanie do Prawa i Sprawiedliwości jako tego czynnika rządzącego, który dopuścił się wobec społeczeństwa własnej elity tego typu stosowania tego typu mechanizmów. To są niedopuszczalne w demokracjach absolutnie mechanizmy ściągania naukowych, technicznych, technologicznych, nowych, różnego rodzaju metod, żeby śledzić własnych obywateli. No to dyskwalifikuje całkowicie. Jak horyzont się rozjaśni i zostanie ta sprawa Pegasusa, to pogrąży PiS. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, za dyskusję. Dziękuję bardzo. Jakub Majmurek i profesor Kazimierz Kilk byli państwa moimi gośćmi. Ja dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro w imieniu Antoniego Dudka. Do zobaczenia.